Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie przypomnę tylko, że dzisiaj do godziny 22, czyli do 28 września, można zakupić kurs Szachowe Fundamenty. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w linku pod i w linku w komentarzu. Moi drodzy widzowie, miałem niezmierną przyjemność zagrać wczoraj z cheaterem. Otóż gość nazywa się Frank03040. No cóż, myślałem, że po prostu gra bardzo silnie, ale tutaj jesteście bardzo czujni w komentarzach i mi podesłaliście info, że faktycznie jego konto zostało zamknięte. Zauważmy, że tutaj była moja partia i jeszcze zdążył zagrać dwie partie później, a dzisiaj chyba tak patrzę, że ranking mu ucięło, ale też zdążył zagrać partię. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Właśnie z tego względu bardziej lubię na przykład grać na liczesie, choć gram rzadko, głównie tutaj speedruny gram na chesscomie, aczkolwiek jeśli chodzi o liczes, liczes jest bardziej surowy dla cheaterów. Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w to mocno, bo bardziej interesują mnie szachy niż kręcenie afer, no ale tutaj no, muszę o tym cheaterze wspomnieć, że jednak taki się pojawił i niestety z nim grałem. Jedną z partii wam tutaj przybliżę, gdzie dokładność gościa była 95,5% i partia wyglądała następująco. Otóż zagrałem D4. Oczywiście też zobaczycie tutaj film z tego speedruna, więc można sobie zobaczyć, jak to wyglądało na żywo. Przeciwnik zagrał D5, na razie ruchy książkowe C4, C6, skoczek F3, skoczek F6 i skoczek na D2. Książkowe posunięcia, tu się nic nie dzieje, goniec F5 i postanowiłem zagrać skoczek H4. Tutaj istnieje ciekawa pułapka, od razu wam ją zdradzę. Dlaczego by nie? No bo można się fajnych rzeczy też dowiedzieć. Mianowicie, jeżeli goniec zagra na G6, co się wydaje takim ruchem naturalnym, to może nastąpić taki ciekawy ruch jak hetman B3 i tutaj byśmy atakowali pionka. Ludzkim odruchem jest zagranie hetmanem na B6 i po hetman H3 czarne mają ogromne kłopoty, no bo grozi wzięcie tutaj skoczka na G6 i nie można odbić pionkiem do centrum, bo będzie wisiała wieża, więc a druga groźba jest taka, że hetman zagra na C8, będzie musiał się zasłonić hetman i zbijamy pionka, a jeżeli na przykład nastąpi E6, no to tutaj zbijamy, wybić trzeba tym pionkiem i ten pionek na E6 zostaje zbity za darmo. No i pozycje białe tu mają kompletnie wygraną tak naprawdę. A to jest tylko taka pułapeczka. Przeciwnik zagrał goniec C4, czyli najlepsze posunięcie w tym momencie. Ja F3, czyli według tutaj statystyk chesscoma jest to dobry ruch. No, dobrze jest wykonywać dobre posunięcia. Nie zawsze genialne ruchy się oczywiście zagrywa. Goniec wrócił na G6, czyli najlepszy ruch. E3. No, z mojej strony, jak widać, tutaj jest niedokładne. Co można było zagrać lepiej, no to już komputer podpowiada oczywiście, czyli najpierw zbicie po prostu skoczka, ewentualnie hetman B3, ale to są takie niuanse, że ciężko mi wyjaśnić, dlaczego tak, a dlaczego nie. To znaczy na ten moment ciężko mi wyjaśnić, trzeba było się troszeczkę zagłębić w te pozycje. Niestety oszukiwanie jest plagą w szachach i to też pewnie wiecie z sceny międzynarodowej, co się dzieje a propos Niemana i Carlsena, ale to już nie o tym. Tutaj zagrałem właśnie E3, przeciwnik E6, no i G3. Taki ruch kojarzyłem, że tu się wstawia gońca, robi się roszadę, poza tym ten pionek zawsze pilnuje skoczka, no i jest to wskazane jako ruch dobry. Jaki byłby najlepszy? No, zobaczcie, komputer pokazuje tutaj C bije na D5. Tak jak mówię, niuanse, ewentualnie goniec E2, no w sumie racja, goniec E2, żeby zrobić roszadę. No poszło G3, bo poszło i posunięcie najlepsze w pozycji, pierwsza linia póki co, tutaj jeszcze oczywiście komputer myśli, i jest ruch C5. Posunięcie najlepsze, no tak wiecie, jak się gra w partii C6, to bardzo ciężko zagrać potem ruch C5. Oczywiście on jest jak najbardziej możliwy. Ktoś, kto dobrze się wyuczy teorii tutaj i z komputerem popracuje, no to może powtórzyć w pewnym momencie ruchy. No i zresztą, ciężko mi ocenić, no grałem z cheaterem, to jest udowodnione, jest jego konto zamknięte. Tutaj nastąpiło bicie pionkiem z H, żeby otworzyć oczywiście wieżę. Postanowiłem wybić
O, i to jest najlepsze posunięcie, więc no, może ja też cheatuję. Oczywiście się śmieję, no taki ruch jest naturalny, bo tutaj otwieram gońca, więc normalna rzecz, chciałem zagrać gońcem od razu na B5. Wybicie pionkiem najlepsze, goniec też jest najlepszy w tym momencie, no z szachem, skoczek najlepsze. Zobaczcie, taki ludzki odruch, to jest według mnie oczywiście zagranie skoczkiem na C6, ale to myślę, że są równorzędne ruchy, więc tu się absolutnie nie czepiam. Skoczek na D7, roszada, posunięcie A6 i goniec zagrał na E2. No ruch dobry. Powoli zaczyna się tutaj u mnie robić mało ciekawie, mimo że mam parę gońców, ale te figury no mają nieco ciasno. Co należało tutaj zagrać według silnika? Silnik mówi na przykład goniec D3. No, weźcie i wymyślcie taki ruch. Jakieś C4. Moje myślenie było takie, że właśnie gram gońcem, żeby nie było C4 po prostu. No, widzicie, komputery mówią jedno, ludzie grają drugie lub na odwrót. Goniec, hetman zagrywa na B6, najlepsze posunięcie w tym momencie, czyli nacisk na punkt D4. No tutaj akurat jestem z siebie dumny, powiem wam szczerze, bo zagrałem skoczkiem na B1. I to jest najlepsze posunięcie według właśnie silnika. Wydaje się dziwne, ja to tłumaczyłem, ale ja to wziąłem z analiz partii kiedyś tam mistrzów i wiem, że w tych strukturach tutaj skoczek, bodajże od Korcznoja chyba, już nie pamiętam, ten skoczek tutaj po prostu nie ma perspektyw, więc on wraca na swoje miejsce, żeby zająć pole na C3. No i tak poszło. Tutaj hetman E6. W ogóle ruch, no taki widzicie, ciekawy. Hetman B6, hetman E6 i tutaj grozi hetman H3, czyli z jakimś tam atakiem. Skoczek C3. No i powiedzmy, ludzki odruch mówi, że gramy hetmanem na H3. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przeciwnik gra inaczej, posunięcie B5, czyli kolejnie najlepsze posunięcie. Jeżeli hetman wszedłby na A3, nie, na H3, przepraszam, no to zawsze mam wieża F2 i go odpędzam, więc tu silnik wiedział, że ten atak jeszcze nie działa. B5 nastąpiło, A3 z mojej strony, przeciwnik zagrał gońcem na D6. No widzimy, przygotowuje tu atak. Co ciekawe, skoczek D7 spełnia bardzo fajną funkcję, dlatego że jak bije tutaj, to skoczek wybija, nie musi goniec bić. No ale to tak przy okazji, dlatego goniec wyszedł fajnie z tempem. Hetman E1. Pomyślałem sobie, że zagram tutaj hetmanem i będę się jakoś tam próbował asekurować. Jak widzimy, wieża F2 jest najlepsza. No ale już ocena silnika jest na minus 1 około, więc czarne mają po prostu lepszą pozycję. Roszada ze strony czarnych. Goniec D2, czyli dobry ruch. A jaki byłby lepszy? Hetman F2 konsekwentnie, ale mówię, wyprowadzam figurę. Nie czułem tu, że jest jakoś super źle. Ja wiedziałem, że jest trochę lepiej czarnymi, wygodniej, więcej przestrzeni, ale wiedząc, że gra z maszyną, to już na starcie jesteś po prostu stracony. Tak, i zagrałem goniec D3. O, to bardzo dobry ruch. Świetnie. Najlepsze niby jest goniec D1, ale z jaką ideą? Nie wiem, szczerze mówiąc, bardzo jakąś głęboką. Goniec zagrał na D3, wieża na E8, hetman F2, tutaj skoczek na B6. Jego gra, znaczy, no, Stockfisha gra, czy tam innej maszyny, wygląda bardzo harmonijnie, bardzo te szachy są ułożone. No, ale to wiadomo dlaczego. Silnik to silnik. Wieża A na E1, tutaj skoczek wskoczył, no goniec C1, wydawało mi się, że się pozycja trzyma. No i faktycznie, zobaczcie, robię ileś tam ruchów i cały czas jest ten poziom minus 1, minus 0,7, minus 0,8. Opór stawiamy nieźle maszynie. Hetman D7, no i widzicie, no człowiek może by zagrał, nie wiem, jakieś bicie, może jakieś tutaj zagranie, a maszyna spokojnie, wyczekująco, hetman D7. No i tutaj moje B3 niestety już jest błędem. Osłabiam sobie skrzydło hetmańskie, skoczek na A5 z atakiem i goniec na C2. No niestety, podstawka z mojej strony, kolejny błąd. Tego po prostu nie widziałem, omawiam to w filmie, dlatego że przeciwnik bije na D4. No i tutaj jest już minus 3,5 ponad. Pozycja wygrana, dlatego że wieża atakuje z tempem mi skoczka, no więc nie mogę wbić pionka. Niestety, zagrałem skoczkiem na A2, przeciwnik skoczek C6, co ciekawe. Tutaj silnik, znaczy tutaj pewnie ludzki odruch to jest bicie. Też bicie jest oczywiście możliwe. I teraz tak jak patrzyłem na tą grę, to mój przeciwnik nie grał ruchów od ręki, tylko zawsze kilka sekund to wszystko trwało, no więc ewidentnie widać, że oszukiwał. No, zresztą to się potwierdziło, więc co tutaj dużo dyskutować. Skoczek C6, B4, przeciwnik wybił, goniec wybił, D4. No cóż, piękny ruch, nie do końca taki zauważalny. Dlaczego D4 jest dobrym ruchem? Niech mi ktoś powie.
Otóż ja to w filmiku mówiłem, bo jeżeli będzie bicie, skoczek zbije i hetman zbije, to goniec C5. Tam pewnie jeszcze bicie na... aha, można wtrącić bicie tutaj, no dobra, i zagrać, ale finalnie goniec C5 wygrywa, no bo tutaj wygrywamy hetmana. Więc tyle w temacie. Więc zagrałem gońcem, skoczek E5, goniec B3, goniec B8. No, precyzyjne posunięcie, najlepsze znowu, więc dokładność 95,5, no to jest duża dokładność. Wieża D1, szczególnie w takich pozycjach, nie jakichś takich suchych. Goniec na A7, no goniec tutaj oczywiście jest totalnym zabójcą, więc na szachownicy króluje. Król G2, D3 nastąpiło, hetman D2, no i jakże mogło być inaczej, musi nastąpić genialne posunięcie ze strony czarnych. Możecie sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć, ale pewnie już widać. Jest to skoczek na G4. Może nie jest teraz to aż tak super trudne posunięcie, jest efektowne, ale też efektywne, dlatego że wieża tutaj wchodzi na E2. Tylko co robi czarny? Zbiłem, a przeciwnik zamiast zagrać wieżą i zdobyć materiał, no to gra dokładniej. Hetman C6 schodzi z linii tutaj ataku, związania, powiedzmy król H3 i wieża E2. Poddałem partię. No, wieża E2 to wspaniały ruch, jak mówi tutaj maszyna, więc cóż, nie będę dyskutował. Znaczy, to jest koniec partii oczywiście, bo tutaj wchodzi hetman i po temacie. No cóż, taka krótka przygoda gry z cheaterem w speedrunie 2.0. Dwie partie zagrałem z nim, no więc nieciekawie. Tam ranking jakiś został zwrócony, ale to nieistotne. Widzimy się w kolejnych speedrunach. Przypominam, tylko dzisiaj do 22 jest możliwość zakupu kursu Szachowe Fundamenty, jeszcze w tej cenie widniejącej, więc kto ma ochotę dołączyć i ćwiczyć ze mną grę w szachy, zapraszam. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!